Ta dusza. No tak, zmusza ona nas troszeczkę rzeczywiście do pewnego wysiłku umysłowego i musimy tutaj z siebie dać wiele. Znaczy ja myślę, że tak, dusza to jest rzecz zupełnie abstrakcyjna, tak nam się wydaje, jakaś niematerialna. Znaczy ja się z tym nie zgadzam, bo wydaje mi się, że dusza jest jak najbardziej wytworem materii. Bo materii ożywionej oczywiście, bo życie na Ziemi jest materialne, my żyjemy i nie możemy sobie wyobrażać czegoś takiego, że ta dusza to jest zupełnie coś, co jest niemierzalne, niematerialne, co nam zostało tam kiedyś dane w którymś momencie. Po prostu jest to wytwór życia, czyli tym samym możemy śmiało powiedzieć, moim zdaniem, że dusza jest też wytworem ewolucji, bo życie ukształtowało się i kształtuje nadal w procesie ewolucji. Ja miałabym tutaj duże wątpliwości, nad tym się jeszcze nie zastanawiałam, w którym momencie ta dusza pojawiła się jako wytwór materii, bo z pewnością ona nie pojawiła się już w momencie, kiedy powstała prakomórka, prawda? I bo myśmy powstali wszyscy w praoceanie z tej pierwszej prakomórki. To byłoby chyba błędne sądzenie, że już wtedy mieliśmy duszę. Natomiast dusza pojawiła się prawdopodobnie później, kiedy nasz organizm już był bardziej ukształtowany, bardziej zorganizowany. Natomiast nie utożsamiałabym duszy absolutnie też z osobowością, prawda? Bo to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie osobowość. A co pan na ten temat? No, że mógł się tutaj jakkolwiek wypowiadać, to muszę utożsamiać duszę z osobowością. I będę mówił o takiej duszy, która nadaje człowiekowi status unikalności. Czyli, że jest jedyny, niepowtarzalny, nie tylko z powodu jak wygląda, jakie ma zwyczaje, ale także w jaki sposób miesza łyżeczką kawę, w jaki sposób chodzi, w jaki sposób czesze włosy. Ta unikalność to jest dla mnie dusza. Jeżeli tak przyjmiemy definicję duszy, to mogę powiedzieć, że dusza nie tylko istnieje i jest tworem organicznym, ale możemy ją położyć na jej plasterek na talerzyku i możemy go dokładnie opisać, ile waży, jakie ma wymiary i możemy dokładnie prześledzić, jak się rozwijała w toku ewolucji. To znaczy, to jest tak, czy jak zrozumiałem, pani może wziąć pensetę i wyjąć z próbówki duszę? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast ja uważam, że dusza prawdopodobnie jest, natomiast w tej chwili nie mamy narzędzi, czyli nie mamy tej pensety odpowiedniej, która by nam pozwoliła wyjąć duszę i zobaczyć. My w tej chwili pojmowanie duszy wydaje mi się jest intuicyjne, bo brak nam narzędzi, żeby tę duszę zbadać. Natomiast wydaje mi się, że dusza, i tu się z panem częściowo zgodzę, mianowicie oczywiście każdy z nas, jeżeli założymy, że posiada duszę, to jest to dusza taka zupełnie jednorazowa. My jesteśmy posiadaczami. Ja jestem zwolennikiem teorii, która mówi, że jesteśmy posiadaczami jednorazowego ciała, ciało jednorazowego użytku. Każdy z nas jest indywiduum niepowtarzalnym, ale de facto z punktu widzenia ewolucji nie jesteśmy ważni jako posiadacze ciała jednorazowego użytku. To, co jest ważne, to jest to, że przekazujemy sobie życia z pokolenia na pokolenie. Jest taka jedna ciągłość. I być może dusza to jest coś, co jest nieśmiertelne i jest nam dane kiedyś w którymś momencie ewolucji. I teraz z tej takiego nurtu, jednego strumienia tej wielkiej duszy wypływają takie pączki, to są indywidua, to jesteśmy my. I te dusze są w pewnym sensie śmiertelne, bo one z nami razem umierają. Natomiast ten główny nurt jest nieśmiertelny. Natomiast jeżeli chodzi o pomiar, to nie da rady w tej chwili zmierzyć. Jeszcze tutaj jest pytanie, bo ja rozumiem, że pan powiedział tyle określników duszy, że w gruncie rzeczy można byłoby powiedzieć, że z pana punktu widzenia to jest opis. Możemy opisać fenotyp człowieka, niebieskie oczy, tam la, a również bierzemy jakiś tam test psychologiczny jakikolwiek, prawda? MBTI czy cokolwiek bądź innego. I z tego wynikają nam typy. I mówimy, o, tego dusza tego człowieka jest właśnie taka i taka. Pach, 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 pach. Klasyfikacja, jeden z 16, jeden ze 132, jeden z 1000, czy coś w tym rodzaju. Czy o to chodziło? Nie. Czy chodzi o coś, że jednak jest materialne? Bo do tego. To jest materialne. Jeżeli no miałem nie używać wyrażeń, ale powiem. Dusza jest zlokalizowana w płatach przedczołowych
w korze brzuszno-przyśrodkowej. A skąd pan to wie? Jak pan to zmierzył? Jak pan to zbadał? Nastawił pan jakiś aparat? Antonio Damasio. No. Antonio Damasio, wybitny neurolog amerykański, który uważam, że w krótkim czasie będzie kolejnym laureatem Nagrody Nobla. To są słynne badania, których w psychologii mówi się już od 8 czy 9 lat. Otóż wszystko zaczęło się od pewnego niezwykłego przypadku w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy pewien robotnik budowlany pracujący w kamieniołomach źle zainstalował system, który powodował, że skały zostały rozsadzane. Nazywam to system, to było po prostu dziura, w której był wsypany proch, to jest ważne, tego o tym opowiem, był wsypany proch, ląd, piasek, potem się to ubijało takim ogromnym prętem miało wybuchnąć. On jakoś był roztargniony, pewnie myślał o jakichś ważnych dla siebie sprawach, zapomniał wsypać piasku, także zaczął tym prętem ubijać proch. Jak zaczął ubijać ten proch, no to pręt mu wystrzelił. Wbił mu się tutaj, czyli w lewy policzek, przeszedł pod prawym okiem i wysadził tą część czaszki i wleciał na kilkanaście metrów. Padł na ziemię i na tym pręcie były jeszcze drgające fragmenty jego mózgu. Człowiek ten nazywał się Finneas Gage, a padł zemdlony, a jednak po krótkiej chwili doszedł do siebie. Zabrano go od razu do szpitala. Okazało się, że kiedy szok powypadkowy minął, to ten człowiek zaczął normalnie mówić, zaczął zachowywać się w sposób logiczny. Ponieważ był to niesamowity wypadek, pisały o tym wszystkie gazety i jest to znakomicie opisany przypadek. Zajmował się nim przez całą część pozostałego jego życia lekarz, czyli mamy wiadomości rzeczywiście z pierwszej ręki. No ale gdzie tu dusza? A gdzie tu dusza? Dusza jest taka, że robiono mu testy badające podstawowe procesy psychiczne, takie jak uwaga, takie jak pamięć, wszystko było w porządku. Wszystkie procesy fizjologiczne były idealne. Zmieniła mu się osobowość. Osobowość mu się zmieniła taka, że na przykład w trakcie kulturalnej rozmowy nagle zaczynał mówić, używać okropnych słów albo proponować jakieś niecne uczynki eleganckim damom jego szefów. Przestał sprawować swoje funkcje. On był menadżerem pilnującym, ówczesnym menadżerem pilnującym całą grupę robotników, przestał być odpowiedzialny. Nie, ale to wszystko jest w porządku, tylko co to ma wspólnego z duszą? Jest uszkodzony mechanizm. Przecież pan lepiej wie ode mnie, że tego typu przypadków jest 3678 albo 10 razy więcej. Przecież ten osobnik, który pomylił żonę z kapeluszem oraz różne inne przypadłości, zapominania, tysiące przypadków opisane w tych książkach o psychologii. Ale sam pan profesor użył terminu. Pomylił żonę z kapeluszem, zapominania, a ja mówię o osobowości. Żaden test nie wykrył w nim żadnych różnic. Dlatego od razu powiedziałem, że duszy nie są w stanie wykryć test osobowości. Przynajmniej teraz, na początku XXI wieku. Testy psychologiczne są za słabe, żeby wykryć tak subtelne niuanse. Właśnie to był fenomen Finneasa Gage'a, że on był normalnym człowiekiem. Trudno było powiedzieć, co jest złego, za wyjątkiem tego, że ludzie, którzy go znali, jego rodzina, jego przyjaciele, zmienił się. Zaraz, ale czy mu dusza, się zmieniła? Czy on się ujawniła, ta dusza według pana? Ona została zniszczona przez wypadek. Zaraz, czyli on już teraz był po tym wypadku bez duszy był, tak? Bez duszy w moim rozumieniu. To znaczy stracił swoją osobowość, stał się prostym osobnikiem, który je, śpi. Dobrze, a teraz jeżeli są ludzie chorzy na chorobę Alzheimera, powiedzmy, i rzeczywiście już zupełnie tracą poczucie tożsamości, stają się zupełnie innymi ludźmi, to znaczy, że ta dusza też z nich się ulotniła w którymś momencie? W którym momencie? A teraz zwierzęta, o których wiemy,
prawdopodobnie to, że nie mają samoświadomości, nie mają duszy. W którym momencie w procesie ewolucji pojawiła się dusza? Ale to według Pani definicji nie mają duszy. No. Jeżeli, nie, no, z tego, co Pan mówi, tak wygląda. No, jemu ulotniła się dusza na skutek uszkodzenia. Zwierzęta mają może mózg jeszcze troszeczkę wyhamujemy na momencik i się zastanowimy jeszcze raz nad definicją. Bo być może definicja, którą przedstawił nam Pan Rafał, jest taką, która obejmuje te przypadki, prawda? No, bo zdefiniujmy, co to jest w Pana mniemaniu dusza. Jeżeli wtedy, ja mówię, jeżeli... że dusza to jest unikalność... Nie, unikalność to znaczy zespół cech. Zespół cech genotyp. Unikalnych. Każdy z nas ma inny genotyp. Na przykład. Ale to jest więcej niż genotyp. Bo genotyp to jest unikalność fizjologiczna. Aha. A ja mówię o unikalności mentalnej. Ale jedno z drugiego wynika. Tak, ale mentalna ma wartość dodaną. To jest coś więcej niż zespół... komórek. A skąd się ta wartość dodana bierze? A to jest właśnie zagadka nieświadomości i świadomości, której nikt nie jest w stanie rozwikłać. Od setek lat. A gdyby Pan jeszcze taki komentarz, bo o tym żeśmy mówili poprzednio z Andrzejem Wróblem zresztą, z profesorem Wróblem, na temat multiple personality. Jak Pan to zjawisko z Pana punktu widzenia oceniałby? Siedlisko trzech dusz? Tak. Czterech? 17? Nie wiem. Bo jeżeli mówimy o tym, że dusza to jest zespół cech, prawda? Opis. To pytanie, czy to jest materialne, czy niematerialne? No dobrze, ale według Pana w takim razie, co to jest dusza? Czy to jest materialne i niematerialne? Ha, no ja jestem weteran, ponieważ te parę, trzy odcinki, żeśmy sobie dyskutowali na ten temat. W związku z tym ja po prostu mogę zreferować to, o czym się mówi. Pan nie może zrobić w ogóle pogląd przez te trzy odcinki. Nie, to nie jest kwestia ludziom ustabilizowanych poglądach. To, z czym żeśmy się zgodzili, to jest to, że tak, że mamy dwie definicje duszy. Jedna jest sprawą wiary, w co w ogóle żeśmy nie wchodzili. Tak. Wiara jest wiara, jeżeli ktoś wierzy, że ma duszę nieśmiertelną, z szacunkiem ogromnym wierzy, w porządku, nie ma problemu. Wiara jest wiarą. Arystoteles, wędrówki dusz, proszę bardzo, wiara. Prawda? Natomiast myśmy w gruncie rzeczy się zgodzili nad tym, że dusza to jest synonim świadomości. Świadomości pewnego zbioru cech, które odróżnia nas jednego od drugiego. To znaczy to zwierzę, ogólnie rzecz biorąc, czy ten organizm ma duszę, ten, który potrafi świadomie ja się zupełnie wiedzieć. Z tym nie zgadzam. No mówię, chorzy na Alzheimera w pewnym momencie nie mają świadomości. To co, gdzie ta dusza? Oni może mają chorą duszę, ale pewnie ciągle mają duszę. Jeżeli założymy, że dusza jest bytem, jako bytem, prawda? I jeżeli, no tu już wchodzimy w kwestię wiary, że istnieje ta wędrówka dusz i czegoś innego, to ja się zawsze pytam, a w tym niebie, za przeproszeniem, to która dusza siedzi? Tego dziecka? Czy tego zfiksowanego nieco staruszka, który już kompletnie nie gada i w ogóle. Co się stało? Z zespołem cech, prawda? Zespół cech to jest opis. Świadomość natomiast to jest coś w rodzaju software'u, który funkcjonuje. Prawda, czytamy wszyscy książki science fiction i wiemy o tym, jak to... Ja nie czytam. Nie czyta pan. No a szkoda, szkoda. A w młodości też pan nie czytał? Nie. Szkoda. Nie, niektóre książki są oczywiście... Ja mam science fiction na co dzień. Do podstawiania pod stół, ale niektóre są pobudzające. Jedna z nich, zresztą chyba to Lem, ale to nie tylko Lem wymyślał, że w przypadkach układów komputerów, które zaczynają się ze sobą łączyć w sieci, nagle pojawia się dusza. Samoświadomość komputera. Pojawił się byt. I troszeczkę prawdopodobnie z naszego punktu widzenia takie zjawisko nastąpiło w człowieku. To znaczy na drodze ewolucji coś się zaczęło wytwarzać w nadmiernej ilości, wytworzył się ten płat albo jeden, albo drugi i nagle człowiek popatrzył w lustro i mówił: Franek, to ja! Prawda? Tak. Ale wydaje mi się, że to możemy wrócić do tego nurtu, o którym mówiłem, że to w takim razie to są tak jakby te dwa rodzaje duszy, bo raz, jest taka dusza, która się pojawiła w którymś momencie w okresie rozwoju ewolucyjnego i to jest taka dusza, którą posiadamy wszyscy, tej korzenie. Natomiast proszę zobaczyć, w którym momencie w takim razie pojawia się dusza u dziecka.
Która to jest dusza? Czy to jest właśnie ten wypustek taki od tej wielkiej, jakiejś może zbiorowej duszy? To znaczy, jeżeli popatrzymy... Kiedy się z punktu widzenia przedczołowy pojawią, to można sprawdzić. Ale płat czołowy to jest płat czołowy, dlatego że tego typu zmiany osobowości mogą nastąpić w wyniku ataku serca, bo człowiek zacznie się przez tego siadać dokładnie i tak dalej i nagle mu się miły, sympatyczny człowiek się zrobił. To są procesy fizjologiczne. To są procesy fizjologiczne. Poza tym myśmy dyskutowali wtedy również na temat białego proszku. W jaki sposób biały proszek wpływa na duszę? Boli nas głowa, łykamy aspirynę, nagle przestaje nas boleć głowa i z osoby zgorzkniałej, niesympatycznej stajemy się mili i sympatycznie uśmiechamy się. Już nie mówiąc o różnych stymulantach typu kawa. No ale tutaj, żeby sobie poradzić z tego typu kwestiami, no to wystarczy rozgraniczyć coś, co trwa czasowo i nazywa się nastrojem od czegoś, co jest dane nam biologicznie i co nazywa się cechą, dyspozycją naszej osobowości. No i teraz ból głowy i zlikwidowanie go pigułką nie wpływa na zmianę duszy, mimo iż pozornie zachowują się inaczej. A nastroje permanentne? Nastroje permanentne też trwają jakiś czas. To jest coś nowego, 50 lat? Nastroje permanentne, 50 lat. Ale wie pan, jak to na naszą osobowość... się do Afryki i tam jest bardzo gorąco, duszno i w ogóle i musimy w tym żyć. I nastrój nam się zmienia i osobowość się nam zmienia. Ale... Czy zmienia się dusza? Z tego wynika, że skoro się płat zmieni, bo zmodyfikuje się do otaczającej rzeczywistości, to być może tak. Natomiast proszę pamiętać, że ta dusza to jest wypadkowa nie trzech, nie dziesięciu, tylko milionów wymiarów. I dlatego mówię, że żadna psychologia nie będzie w stanie jej nigdy zmierzyć, bo to nie są cechy osobowości, ale to są drobne idiosynkrazje, to są drobne manieryzmy, to są drobne sposoby wokalizacji, to są drobne przekonania, które potem mogą ulec modyfikacji. Czyli pojedziemy do Afryki, zmieni nam się 300 nawyków, ale pozostaje nam jeszcze pozostałe 100 milionów. Czyli wracając do punktu wyjścia, dla pana dusza to jest unikalność. Jeżeli w ogóle chcemy poważnie albo poważnie z przymrużeniem oka, ale przynajmniej starać się o obiektywizm, to możemy mówić tylko o duszy wtedy, kiedy możemy ją w prosty, przejrzysty sposób zdefiniować. Mhm. I dlatego ja uważam, że mogę mówić o duszy, bo jestem w stanie ją w prosty sposób zdefiniować. Dusza to unikalność. Jeżeli ktoś nie zgadza się z tą definicją, to wtedy nie mogę go przekonać o moich poglądach na temat duszy. Czyli dusza to jest unikalność? Znaczy, ja nie potrafię dać prostej definicji duszy. Ja myślę, że dusza to jest wytwór na pewno materii organicznej. Czyli ja myślę, że jednak taki software, gdybyśmy tak potraktowali, to byłoby troszeczkę sensownie. Software napędzający proszę zauważyć. Ale ten software bierze się z hardware'u. Oczywiście, prawda? Z hardware'u. Jedno z drugim jest związane. Absolutnie. Proszę zauważyć, że jeżeli będziemy utożsamiali duszę ze świadomością, to dojdziemy do dla mnie bardzo miłego wniosku, że zwierzęta też mają duszę. Czyli chcecie mi udowodnić też, że zwierzęta mają dokładnie taką samą właściwość, tylko my nie potrafimy u tych zwierząt dostrzec tego, że one poznają nie, siebie. Znaczy, niczego nie udowadniamy. Nie, ale to jest jakaś kultura, to jest niemożliwe. Jeżeli mrówki w kolonii, w której jest kilkaset tysięcy osobników, są w stanie rozróżnić każdego z nich. No nie po zapachu. Po zapachu, to jest troszkę inna sytuacja. No ale czy to świadczy o ich duszy? Nie, no ale pokazuje w rafinowaniu prostego świata zwierząt takich jak owady, proszę państwa, które wychodzi poza nasze granice mnie percepcji. Się wydaje, że musimy pielęgnować własne dusze, żeby były piękne. No tak, ale to w takim razie my będziemy zarozumiali bardzo, prawda? Bądźmy zarozumiali, szanujmy dusze inne, nawet tak ułomne jak kota. Dobrze, ja postaram się dostrzec duszę w kocie. Obiecuję, a my postaramy się być zarozumiali. A wy bądźcie bardziej zarozumiali i wtedy będzie wszystko dobrze.